decyzja na wzięcie udziału w takich warsztatach? Czym zajmujesz się na co dzień? No i jak postrzegasz teraz media? Znaczy się, to powiem tak, że no, uczę się aktualnie, jestem w szkole średniej, no a decyzja to... A kierunek związany z mediami? Nie. A jaki? Teleinformatyka. A to nie była do końca moja decyzja, no bo jeżeli ma być szczery tak w 100%, to po prostu poszliśmy dlatego, żeby nie było języka niemieckiego w szkole. No i jakie tam było dalej pytanie? Jak postrzegasz media? Telewizję oglądam mało, bo babcia ogląda telewizję. A jak postrzegam teraz, no na pewno to było ciekawe, dowiedziałem się różnych rzeczy, na które nie zwracałem na pewno uwagi wcześniej. No i jak postrzegam media, no myślę, że są ważnym środkiem przekazu. A na ile są rzeczywiście tym środkiem, który gdzieś troszczy się o zachowanie prawdy, czy przynajmniej obiektywizmu? Czy rzeczywiście zaczynasz postrzegać tak jak większość społeczeństwa ostatnio, że media jednak mimo wszystko za mocno stają po którejś ze stronie barykad? To jest trudne pytanie, no bo co ja mogę nowego tak naprawdę powiedzieć? No. Ja uważam, no, że powinny być, media powinny na pewno, dobrze by było, gdyby podawały tak bezstronniczo, ale jak jest i czy to ode mnie zależy, to no, nie mam pojęcia, ciężko mi się określić, no ale no, co ja nowego powiem? No. Ale do jakich mediów masz większe zaufanie? Do telewizji, do radia, do słowa pisanego? Znaczy się, osobiście wydaje mi się, że jeżeli chodzi o słowo pisane, to łatwiej można porównać różne opinie i wrócić do tego samego w dowolnej chwili. I przez to łatwiej jest sobie jakby wypracować opinię, albo spróbować wyciągnąć coś, co jest jakby taką esencją, taką meritum sprawy. A powiedz mi, jak się czułeś jako tworzywo mediów? No, koledzy mnie podpuścili, no na pewno było ciekawie, było inaczej, no i trochę też było śmiesznie. No myślę, że jakieś tam nowe doświadczenie, no nie było źle.